Hejka wszystkim, halo halo, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, chciałbym was zaprosić na nowy film na kanale, Totalni Dramaturdzy, tak. Sam jestem w szoku, że w końcu nagrywam film, a nie shorts. No ale czasem, od czasu do czasu trzeba sobie, jak to się mówi, wprowadzić pewne zmiany. Witam was bardzo serdecznie. Jak widzicie, dzisiaj jest dosyć interesujący dzień, bo mamy 1 kwietnia, czyli prima aprilis, więc teoretycznie ten film powinien w tym momencie się skończyć i powinienem się z wami już pożegnać. No ale jako, że nie miałem pomysłu na żadnego takiego śmiesznego pranka na prima aprilis, to tym razem zrobię coś bardziej pozytywnego, a nie jeżeli coś, co mogłoby spowodować u was złość. Więc chciałbym was zaprosić na skomentowanie rzeczy, które powinny być już dawno temu skomentowane, a mianowicie trailer do Totalnej Porażki, o której już jest teraz od kilku, naprawdę kilku dni, jak nie od tygodnia, bardzo głośno. Mamy tutaj 3 filmy, dwa są po 15 sekund, jeden 31 sekund, czyli powiedzmy takie połączenie tych dwóch równa się 31 sekund, jakbyśmy chcieli się pobawić w szybką matematykę. Znaczy, no może nie dokładnie, bo tu by musiało być 16, tu 15, wtedy wyszłoby 31 sekund, ale to mniejsza. W każdym razie, mamy tutaj te filmy już przygotowane, tak więc myślę, że bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy w takim razie oglądanie i komentowanie tego, co tutaj będzie się działo. Tak więc ruszamy z koksem. Sull'isola che tutti conosciamo stanno arrivando due squadre più agguerrite che mai. Come sempre sono io a condurre lo show e questo è A Tutto Reality. A Tutto Reality l'isola, la nuova serie, prestissimo su K2. No, to było w dosyć takiej gorszej jakości, jak mogliście zobaczyć, ze względu na to, że jak pamiętacie, to jest pierwszy chyba najbardziej zlikowany film odnośnie traileru Totalnej Porażki, no bo nie oszukujmy się, ale nadal mnie to dziwi, że pierwszy taki trailer pojawił się we Włoszech zamiast w Kanadzie, ale to już taki szczegół, tak więc nie rozumiem do teraz, no ale staram się to w miarę akceptować. Tak więc przejdźmy teraz do drugiego trailera. Tu mamy teraz drugi trailer, tak więc lecimy z koksem. No to już można by powiedzieć, że mamy trailer w trochę lepszej jakości, bo nie jest to nagrywane... wiecie, nie jest to nagrywane zasadą, że bierzecie telefon i nagrywacie ekran telewizora, tylko macie już teraz taką trochę lepszą jakość, chociaż nie wiem dlaczego, mimo że to już jest ustawione 1080, to jakość taka, nie wiem, sprawia wrażenie, jakby była trochę gorsza. No ale mamy tutaj właśnie tych wszystkich tutaj przedstawicieli, nową tą obsadę, która będzie tutaj miała swoje przygody. I tu podejrzewam, że oni są w trakcie jakiegoś wyzwania, no bo nie bez powodu by tutaj to wszystko miało miejsce. Raczej wątpię, że to jest jakiś ekskluzyw pod trailer. Raczej to są zlepki odcinków, które będą na nas czekać, jak w końcu to wyjdzie. Czego oczywiście ja się osobiście nie mogę doczekać i mam nadzieję, że oczywiście w Polsce również będzie miała ta Totalna Porażka miejsce, no bo fajnie byłoby to sobie w naszym ojczystym języku pooglądać, no nie? Też tak uważam. Tak więc przejdźmy w takim razie do ostatniego trailera. I tu już mamy ostatni trailer, tak więc już zaczynamy z grubej rury. Mamy tutaj dziewczynę, która sobie strzela selfie. I zobaczymy, co tu się będzie działo. The contestants. Of course he puts the two famous people together. Whatever, right? I'm famous. I have no idea who she is. The challenges. There are now sharks in the water. Why? Because I put them there. The confusion. Nothing on real reality show kind of friendship. The really real kind in reality for real friendship. What? For the latest competitions ever. Oh, this is gonna be great. Total Drama Island on Boomerang. A, i to tyle. No dobra, tak więc teraz to już tak sobie na spokojnie zobaczymy, co tutaj jest. A więc oni są tutaj w trakcie jakiegoś wyzwania na statku. No tutaj mamy oczywiście standardowe zwierzanie się w pokoju zwierzeń.
Oczywiście powrót znanego, kochanego i przytulaśnego misia, którego wszyscy lubimy. Tutaj mamy Chrisa w stroju pirata, tak więc jakieś pirackie wyzwanie to prawdopodobnie będzie. Co tutaj mamy dalej? Jakieś oblewanie wodą, kłótnie między chłopakiem a dziewczyną. Podejrzewam, że tutaj koleś walnął taką ciekawostkę jak Ezekiel w totalnej porażce. No i standardowo przechwalanie się i tutaj kozaczenie przy pseudozombiakach. Tak więc, no cóż, muszę przyznać, że no ciekawie się dzieje, ciekawie się to wszystko zapowiada. Nie mogę się tego oczywiście doczekać. Ile my tutaj mamy minut na liczniku? 5 minut. Tak więc dobra, moi kochani, ja myślę, że na tym możemy skończyć. Chciałem wam tutaj z wami pooglądać i pokomentować. Na chwilę obecną muszę powiedzieć, że te trailery wypadają oczywiście wyśmienicie. No i co? Pozostaje nam tylko czekać już na wydanie tej totalnej porażki i niech ona jak najszybciej pojawi się w Polsce. Znaczy, no my pewnie sobie jeszcze z 2 lata poczekamy albo rok. No ale no nie mogę się doczekać tego, aż to zadebiutuje. Bo serio jestem tego ciekaw. Nie wiem jak wy, ale ja jestem naprawdę tego bardzo, bardzo, bardzo ciekaw. I to wleci, myślę, że dzisiaj, normalnie 1 kwietnia na szybkości to zmontuję i tyle. Macie taki prezent na prima aprilis, jakkolwiek by to nie brzmiało. Dobra, trzymajcie się, cześć i na razicho.